Mamy pozostałości po moskalskiej technice, po ofensywie charkowskiej jeszcze. Tamta ofensywa szła nam dosyć gładko, nie byli świetnie okopani, przygotowani obronnie. Dzisiaj jest dużo ciężej, ale mam nadzieję, że wierzę w to, że w tej ofensywie zajmiemy Krym. Takich spektakularnych akcji było kilka, no to każda akcja coś sobie miała. Taka spektakularna hollywoodzka, to ja już o nim kiedyś komuś wspominałem. To właśnie by było w Kupiańsku, gdy mieliśmy rozstawić miny, żeby zniszczyć czołgi. Okazało się, że na tamte pozycje nie dojdziemy, rozstawiliśmy je w innym miejscu, ale poszliśmy za Kupiańsk, weszliśmy do takiego rowu i 60 metrów od nas przeszła kolumna Rosjan. Zobaczyliśmy snajpera. Kolega z największym kalibrem broni strzelił do niego, ranił go. Wycofaliśmy się do sąsiedniego budynku, gdzie był warsztat samochodowy. Tam podaliśmy koordynaty, żeby nasza artyleria zaczęła strzelać, no ale zaczęła strzelać coś za blisko nas. I krzyczymy, nie strzelajcie, nas zabijecie, to nie my strzelamy. Rosjanie zaczęli strzelać artylerią w naszą pozycję. My się wycofaliśmy i dosłownie 3 minuty później słyszymy tylko strzały w tym budynku. Wszedł tam grupa szturmowa specnazu rosyjskiego, ale my byliśmy już w innym budynku i wycofywaliśmy się dopiero później do linii naszej piechoty. Jak doszliśmy do linii piechoty, to oni myśleli, że my zginęliśmy, bo jak wychodziliśmy z budynku, to artyleria uderzyła w ten właśnie budynek, w którego my wychodziliśmy. Więc tych takich momentów typu 2 minuty dłużej czekania i byłaby śmierć, to na czasie tej misji było sporo. To mamy, słuchajcie, piękne wspomnienie wspaniałej zeszłorocznej ofensywy charkowskiej, wielkiego naszego zwycięstwa, którego byłem drobnym elementem. Wiem to, że w tym roku zrobimy to samo, pójdziemy znowu po swoje, po ukraińską ziemię. Wygnamy Moskala. W Polsce byłem restauratorem, mężem, ojcem dwóch córek, 11-letniej Poli i 10-letniej Nel, przyjacielem. I przyjechałem tutaj. Zostawiłem to, żeby walczyć o życie kobiet, dzieci ukraińskich, o ideały Zachodu. Nie miałem większego doświadczenia. Jak gdyby teraz, gdy zacząłem czytać książki polskie o współczesne, wojskowe, to one nie mają nic wspólnego z tą wojną. Jak przyjeżdżają tutaj chłopcy po Iraku, to ich taktyki, ich wiedza nie ma nic wspólnego z tą wojną. Tej wojny trzeba się nauczyć, będąc tutaj. Pierwszy ostrzał artyleryjski, to zaczynasz czuć, że jesteś na prawdziwej wojnie. To jest takie pierwsze przeżycie, które no, każdy żołnierz, który jest na tej wojnie, musi doświadczyć. Tylko nie ostrzał gdzieś, tylko ostrzał ciebie przez artylerię. A ty stajesz się celem dla artylerii, dla moździerzy, dla czołgu. To wtedy zaczynasz czuć, że w każdej sekundzie możesz zginąć. Musisz to zaakceptować. Mamy, opa, dużą sieć okopów. Dzisiaj jest sucho, pięknie się chodzi po twardej nawierzchni. Ale wystarczy jeden dzień deszczu i słuchajcie, jest błoto po kolana, że idziesz i się przewracasz. To jest niestety zaletą tej ziemi, że to jest piękny czarnoziem, świetny dla uprawy roślin, ale chodzenie po nim po deszczu to jest masakra. Powiem tak, czasem mnie śmieszy, jak wysyłani są ukraińscy żołnierze na szkolenia zagraniczne, gdzie tak naprawdę najlepsi specjaliści zagraniczni przyjeżdżają tutaj, żeby uczyć się tych taktyk od Ukraińców. Rodzina, moja żona,
Powiedziała, że to głupi pomysł, że zwariowałem, że zrobię tylko dobrze dla siebie, że skrzywdzę przez to ją i dzieci. Wszyscy ludzie z mojego otoczenia odradzali mi, ale jak gdyby nikt nie znał tła tej całej historii, bo znam ja. Dało mi paliwa, żeby przyjechać tutaj i żeby móc robić bohaterskie cień. Przez prawie rok czasu byłem żołnierzem jednostki specjalnego przeznaczenia zajmującej się zwiadem. Współpracowaliśmy z ukraińską rozwiedką, robiliśmy zasadzki na czołgi, prowadziliśmy piechotę do szturmu. Szeroko rozumiany zwiad, robienie punktów obserwacyjnych, wysyłanie koordynacji, żeby niszczyć technikę albo niszczyć punkty przeciwnika. Ludzie różni, aczkolwiek w wielu względach podobni do mnie i jak gdyby dużo rzeczy nas łączyło, jakichś takich wartości. Stworzyliśmy taką relację prawie braterską, no nie prawie braterską, bo to była relacja nawet silniejsza niż braterska. Jeden to jakby komukolwiek się stała krzywda i by żył, to mimo tego, że nawet gdybym wiedział, że umrę, ja bym go nie zostawił, ja bym tam poszedł i bym zginął razem z nim. Mieliśmy takie historie, szedłem na ambush, na czołgi, bardzo niebezpieczny. Nasza pozycja była tak beznadziejna, że była szansa zniszczyć czołg, ale była też pewna, że zginiemy. To ja mówię, ty, no sam nie możesz iść, stawać tam, ja muszę wyjść 100 metrów przed ciebie, musisz mi mieć czujkę, który będziemy widział ten czołg. Mówię, ty, no ale przecież zginiesz. Mówię, tak, ale nie zostawię ciebie. Powiedział mi ten przyjaciel, Piotrek, to będzie honor zginąć razem z tobą. I z uśmiechem poszliśmy na stanowiska robić robotę. Na nieszczęście czołg nie nadjechał. Nie mamy w plutonie Ukraińców, my współpracujemy z Ukraińcami. Są różni ludzie, różne grupy, tak? To masz specnaz, masz rozwiedkę, czyli lepszą grupę, masz Kraken bardzo, bardzo fajnie zorganizowany, masz piechotę, która czasem nie chce być tam, gdzie jest. Ukraińcy są zmotywowani, tak, są bardzo zmotywowani, ale są chwile zwątpienia, niektórzy mają chwile słabości. W tym momencie, przez ten rok, odczułem tylko pozytywne rzeczy ze strony Ukraińców. To i wielokrotnie powtarzane słowo, my myśleliśmy, że Rosjanie to są nasi bracia, a wy się okazali się naszymi braćmi. I to wiele osób mi tutaj powtarzało i wiele osób mówi, że nigdy nie zapomni tego, co zrobiliśmy, jak wybuchła wojna, tej pomocy. To jak rozmawiam też z kobietami o tym, to potrafią się popłakać, wiesz, i dziękować. Mi jako Polakowi, jako Polakom. To jest Argo 8x8, amfibia, taki powiedzmy mały BTR. Jedyną wadą tego pojazdu jest brak opancerzenia, więc jestem maksymalnie narażony na ostrzał, ale to w niektórych momentach to jest idealny i jedyny możliwy do użycia pojazd, żeby jechać po poranionego. To wjedzie dosłownie wszędzie. Pracuję nad tym od miesiąca, odbieram go po pewnej poprawce, tutaj u mechanika na Ukrainie, zrobiliśmy bardziej komfortowe stanowisko dla rannego. Specjalna platforma, równiutka płaszczyzna, stabilna, z niewielką protekcją tutaj, jakby uderzał o gałęzie, bo wcześniej właśnie wynikło to, że raniony był narażony na gałązki, na liście drzew, które mogły się tam obcierać o jego głowę. Teraz to w jakiś sposób zabezpieczy, a druga rzecz będzie wygodnie na płaskiej powierzchni, a nie delikatnie nachylone. To Argo jest dzięki zbiórce, którą zorganizowałem razem z Fundacją Otwarty Dialog. Musieliśmy trochę przerobić Argo,
ze względu na to, że na misjach wyszło, że te nasze mocowanie nosz nie jest najbardziej komfortowe dla rannego. No jest tak naprawdę dzięki Wam, dzięki osobom, które wpłacały, które czują się odpowiedzialne za to, żeby pomóc wojnie na Ukrainie, którzy czują się odpowiedzialni, żeby walczyć o ideały wolnego świata Zachodu. Pierwszą iskrą, ale to jak u większości legionistów, to było zaproszenie Załęskiego. To, że otworzył nam możliwość dołączenia i walki z najeźdźcem. To był impuls, a potem jak gdyby życie mnie, wszystko mnie pchało tutaj, żebym tutaj trafił. To tych takich drobnych rzeczy, które mnie tutaj pchnęły, było mnóstwo. Musiałem tutaj być. Tak jak tu przyjechałem, to nie wiedziałem, po co tu jestem. To jak rozmawiałem z moim dowódcą, ja sam się go zapytałem. Michał, ja tutaj jestem, bo coś mnie popchnęło. Jak coś, jak gdyby jakiś anioł mnie tutaj przysłał. Tylko ja nie wiem, czy jestem tutaj po to, żeby kogoś uratować, czy po to, żeby zabijać. W Kupiańsku pracowaliśmy z takimi elitarnymi oddziałami, jednostką Krakena. Razem z nimi czyściliśmy tutaj wszystkie budynki. A później szliśmy właśnie w tamtym kierunku, przez ten las, wyzwalać dalsze wioski. Ale ciągły ostrzał artyleryjski. Słuchajcie, tutaj mieliśmy, jak byliśmy na miejscu, to co 30 sekund coś uderzało w nas w odległości do 200 metrów. Non-stop nasze ciała czuły falę uderzeniową. Każdej nocy pełna gotowość, bo Rosjanie mieli turmować nasze pozycje. Jednej nocy jedna grupa z chłopaków miała spać w takim budynku, w starym hotelu, na górnym poziomie. Ale jeszcze na dole omawialiśmy jutrzejszy dzień i w tym momencie, słuchajcie, trafił pocisk, nie wiem, czy to była artyleria albo pocisk z czołgu. Uderzył tak, że akurat ten pokój zawalił się i spadł. No, gdyby poszli spać pół godziny wcześniej, to by chłopaków nie było. Na szczęście wszyscy z tamtej misji wróciliśmy żywi, cali.